Zadzwoniła przyjaciółka, że za godzinkę u mnie będzie na ploty, więc mam mało czasu. No i postanowiłam z paczki. Ja wiem, sama chemia, ciężkie, sól i tak dalej. No ale wybaczcie, nie wierzę w to, że większość z was nie ma takich szybkich, błyskawicznych zupek w domu. Właśnie na taką ewentualność jak dzisiaj. I co, zaczynamy. Musimy zagrzać wodę w garneczku. Nie jest osolona. Ziemniaczki na maleńką kosteczkę. Osolone delikatnie. I że grochówka z wkładką musi być. Boczku nie mam. Mam słoninkę, ale na słonice nie jest dobre. Więc kiełbasa w takie wielkie kawały. Bardzo dobra potem, wiecie, jak się wlewa już do miseczek, do salaterek, czy na talerz głęboki, tak sobie pływa kiełbacha. I co, czekamy, aż się woda zagrzeje, także za chwilkę was zapraszam. Słuchajcie, woda wrze. Zmniejszyłam ciepłotę z dziewiątki na piątkę, jak zawsze. Tu wsypałam te dwie paczki grochówki do szklanki z wodą. Bez solenia, bez niczego. I wymieszałam w dużym garneczku, zawsze się zrobią takie grudki. Tego się nie uniknie, no to już trzeba być naprawdę specem, żeby nie było żadnych grudek. No ale w takiej szklaneczce, w kubeczku lepiej się rozprowadza. I co? I wsypujemy, wlewamy, jak zwał, tak zwał. Do garneczka. Okej. Okay. Sorki za nudę, ale no to chwilę trwa. Przemieszam. Zaraz zobaczę, czy bardzo bulgota. Słuchajcie, tu na tym jest napisane, na opakowaniu, że pół litra wody. Ja dałam trochę więcej niż pół litra na każdą, więc będzie lekko płynna, ale to tylko dlatego, że będzie z ziemniakami i z kiełbachą, więc... I tak one nadadzą jeszcze gęstości, a jakby bym się trzymała ściśle przepisu pół litra wody, no nic bym już nie dodała, bo byłaby sama zupa, samo gęścidło. Także o, ja zostawiam, patrzę tylko, czy się mocno gotuje. Na czwóreczkę zmniejszymy. O, dobra. Także ja się z wami na chwilkę żegnam. Słuchajcie, u mnie minęło 5 minutek, zupę wyłączę. Podłączyłam ziemniaczki, bo ziemniaczki wiadomo, około 15 minut się będą grzały, więc wsypuję, wkładam do zupy teraz tą kiełbachę, żeby tak przeszła zupką. I za te 15 minutek, jak ziemniaczki będą dobre, po prostu je odcedzę. Chociaż niektórzy, inna szkoła niż moja jest taka, żeby wlać ziemniaki razem z tą wodą, która się ugotuje. Faktycznie kiedyś próbowałam, jest nieco lepsza, zupa jest nieco lepsza, ale ja jednak wolę bez tej wody. Wylewam, odsadzam i ziemniaczki wkładam już lekko miękawe do zupy. Także co, za 15 minut się widzimy. No i co, i dupa, i nie dopatrzyłam, i mi się wykipiało, i muszę was chwilkę opuścić, bo muszę posprzątać. I co, minęło mi około 15 minut, tak między 10 a 15. Ziemniaki się zrobiły lekko miękkawe. Podłączam zupę. Na razie na 9. Odcedzam kartofle i wrzucam do zupy. Wiem, może to nieciekawe, ale to też nie będzie trwało wieczność. Nie wiem, wy też macie taki sposób na błyskawiczną grochową domową, aby zabłysnąć? Nie, śmieję się. Najlepsza grochówka to z grochu namoczonego na noc i z boczkiem. O, już kończę. Brrr, nie lubię tego, jak tak się obciera garnek. Fuh. Dobra, zamieszam. Chciałabym wam pokazać, ale jestem praworęczna, więc... Dobra, zmniejszam na 5 i daję mu tak jej, tej zupie,
temu misiu. Daję tej zupie no takie dobre 5 minut. Także się z Wami żegnam i za chwilę już zupka będzie gotowa. Słuchajcie, to już jest gotowy produkt do jedzenia. Moja przyjaciółka Krysia, pomachaj. Krysia nie chce pomachać. Lubi tak, jak to się je zwyczajnie, czyli grochówka z wkładką, a ja z kolei oddzielnie zupę i kiełbachę z musztardą. Jeszcze sobie chleba z masełkiem, z margaryną posmaruję i ja jestem bardziej mięsożerna niż zupo, więc ja już się nie mogę doczekać, kiedy kiełbasy będę jadła z tą musztardą sarebską i jeszcze chlebek. Także życzę Wam smacznego i do usłyszenia ponownie. Pa, pa, kochani! Czas na małą przekąskę. Tu jest bułka cebulowa, tak zwany cebulak. W różnych regionach Polski różnie się nazywa. Pyszny jest na ciepło do piekarnika, chyba sobie go wrzucę tak na chwilkę. I pyszny serek pyszny z czekoladą, mój ulubiony. Słuchajcie, nieraz jak mam takie dni, kiedy mi się chce coś słodkiego, a nie wiem, takie coś, co chodzi za tobą, a nie wiesz, co ci się chce, to sobie kupię takie dwa, jakie zjem. O, to jest coś pysznego, naprawdę. Także co, ja zaczynam jeść. Ja Wam życzę też smacznego, jeżeli w tej chwili coś pałaszujecie, albo Was natchnę może do zjedzenia czegoś no, trochę kaloryczne, bo czekoladowe, ale jogurt, jak jogurt jest serek, bardziej bym powiedziała, homogenizowany, tylko czekoladowy. I cebulak, bułka, buła. Smacznego, pa, pa.